Jesteśmy w Legionowie. Cześć. Idziemy na lody? Na gofry? Idziemy tu. Jak to się nazywa? Kawiarnia słodkie? Nie widzę napisu. Babki. Babki. A chciałam powiedzieć bułki. Też malinowy. I mango. A Ola? Dwa razy sorbet malinowy. A Daria? Daria chce kebab. A, dobre. Zaraz tutaj frytki sobie kupić. Super. Ja hamburgera zjem, bo to się zastanę. Lila, dajesz? Obie? Czy kładziecie? Daj. No to obie. Kładźcie się obie, no. Trzy, cztery, kładziecie. O kurde. Gabi, co ty tak szczekasz? A zaczepia dalej. Ona się nie wybawiła. Cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem już u moich rodziców. Wczoraj przyjechałam od siostry do rodziców, nagrywałam wam jakieś przebitki, bo chcieliśmy się w ogóle wybrać do Linoparku wczoraj. Ale nam się nie udało to, bo było święto i niestety wszystko było zamknięte, mimo że na stronie internetowej było napisane inaczej. Pojechaliśmy i tak jakby pocałowaliśmy klamkę, ale pojechaliśmy sobie do kawiarni w Legionowie, posiedzieliśmy, jakieś lody, jakieś goferki, wiecie, no tak fajnie, przyjemnie. Cześć Liluś! A potem przyjechaliśmy do babci i już tutaj jesteśmy od wczoraj, jest mały Jasio, jest mój wujek chrzestny, ciocia. A gdzie Jasio? Jest Jasio? Jasio! O, właśnie tam ucieka. Trochę ponagrywałam wczoraj właśnie dzieciaki, jak się super bawiły. Jeszcze Matyldzie mamy. Cześć Mati. Cześć. Ostrość wezmę. Ale masz fajną bluzkę. Proszę. I spodenki. I słuchajcie. Tak mamy właśnie wesoło. Także już byliśmy tutaj na działce. Dzieciaki się super bawiły, biegały. Ty nie biegałaś tylko z nimi w tej fontannie, nie? W tej wodzie. A oni mieli taką radochę. Nagrywałam wam. Właśnie Matysia była zmęczona. Słuchajcie, mieliśmy trzy noce praktycznie zarwane. Ale jest okej, okay, no i jest super ogólnie, przyjemnie, spędzamy razem czas. Teraz mówię, wyjdę na chwilę, się do was odezwę, bo tak jakby przebitki wam nagrywam, a nie nagrywam wam tego, co mówię, jakieś moje wrażenia. Na razie są superowe. Patrzę teraz na ogródek mojego taty, ile tu jest warzyw, pomidorki z ogródka, no wiecie, pyszności, ciasta. Jeszcze mieliśmy imprezkę rodzinną, jak na drugą noc, jak przyleciałam. Też wam nie nagrywałam, bo to był taki nasz czas, ale naprawdę jest super. Jutro, dzisiaj odpoczywamy, a jutro planujemy jechać do... Ja muszę jechać do dentysty, słuchajcie. Jutro po południu mam umówioną wizytę, więc możliwe, że wezmę dziewczynki, pojedziemy sobie autobusem, pojedziemy z babcią, no i zobaczymy, co tam porobimy jeszcze w mieście. A do Linoparku wybierzemy się w inny dzień, no bo tak jak mówię, wczoraj było zamknięte. Też wybieramy się niedługo do Legionowa, dziewczyny chcą do Kropa, bardzo lubią ten sklep, a że go w Anglii nie ma, no to chcą, wiecie, skorzystać w Polsce, pewnie pójdziemy na jakieś fajne jedzonko, także taki jest też plan. W czwartek jadę do przyjaciółki po południu, w piątek mam fryzjera, no cały czas, wiecie, coś się będzie działo, prawda, więc na tyle, ile będę mogła, będę nagrywała, bo lubicie te vlogi z Polski, też nagrywałam wczoraj film z moją siostrą, więc mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie, ale miałyśmy taką radochę, w sensie tak się ubawiłyśmy, no, nie możemy zachować powagi często, jak razem jesteśmy, więc
przebiło się to na ten film. No i dziewczynki nagrywałam w basenie, bo u siostry szalały w basenie. No i dużo jest w ogóle w Polsce zwierząt, prawie każda rodzina ma po 2-3 zwierzaki. To jest trochę inaczej niż w Anglii, tutaj jest dużo łatwiej ogarnąć zwierzaki pod każdym kątem. Chodzi mi nawet, wiecie, o jakieś, jak wyjeżdżacie, żeby zostawić u znajomych, sąsiadów, u kogokolwiek, u nas jest zawsze problem. No, także ogólnie pod wieloma względami, nawet takimi medycznymi, weterynarza, tutaj jest naprawdę dużo łatwiej, dużo więcej takich miejsc, więc dużo osób ma. Widziałam myszy chyba! Ale akcja! Widziałam myszy w ogrodzie. No, a są koty i to dwa. Objawienie. Widziałam myszy, serio? No to co? Pod pomidory uciekła. No dobra. Tam robicie? Co? Patrzycie? Na wodę? Gabi do... A Gabi uciekła, no. Hejka, moi drodzy. Jak będzie hałas, to jestem po prostu przy ulicy na drodze. Przyszłyśmy z ciocią do sklepu, kupiliśmy jakieś słodycze, jakieś jeszcze, wiecie, przekąski na wieczór, dzieciom jakieś kubusie. No i teraz będziemy zmykały do domku. Fajne jest to, że przeszłyśmy się pieszo. Wiecie, brakowało mi ostatnio spacerów, cały czas, wiecie, siedzimy za stołem, cały czas coś tam robimy, a takiego bardziej na hamaku, w sensie odpoczywamy, niewiele robimy, więc ucieszyłam się, że przespacerujemy się. No, także zakupy zrobione, mama moja dzwoniła, że jeszcze brakuje koncentratu, dlatego ciocia się wróciła do sklepu i czekam na nią i wracamy. My spacerujemy, mamy chill popołudniowy. Jeszcze chyba wieczorkiem podjedzie moja siostra na kawkę. Powiem wam, że całe dzieciństwo schodziłam tutaj nad wodę. Tędy się schodziło. I przed chwilą znalazłam na ziemi, pospadały mirabelki. I moje dziewczyny pierwszy raz widziały taki owoc w życiu i pierwszy raz próbowały go. Ja sobie przypomniałam, jak to moja babcia robiła z mirabelek, chyba dżemy, z tego co kojarzę, powidła. Kompoty, ale dżemy też? Na pewno, mama, pamiętam. Babcia robiła, mi się wydaje, jadłam na pewno u babcia, ale kompoty też na pewno. No, a może nalewkę? No i idziemy do tak zwanego, tak go nazywaliśmy za dzieciaka potocznie rowu, czyli idziemy po prostu nad wodę. Tak, ale to idziemy po prostu nad wodę, to się już bardzo zmieniło, wiecie. Jest pomost i w ogóle, tu jest w ogóle jakaś działka obok wykarczowane. Ja jestem w szoku, jak to wszystko się zmienia z roku na rok. No, ale sentyment z dzieciństwa jest. I tu jest rów, czyli mój z dzieciństwa. Ale nie pięty, myjemy, szorujemy pięty. No i maczam nogi w jeziorze Zegrzyńskim w zalewie. Pierwszy raz od chyba 7 lat. Wow. Jasio, fajna woda? Jasiulku, fajna woda? Ale fajnie. A głęboka czy nie? Troszkę. Ja to lubię, bo sobie to pięknie. No wiem, ciociu, wiem. O, ale powiem ci, że w ogóle fajnie zamoczyć stopy w takiej cieplutkiej w sumie wodzie, nie? Najdalej, babcio, ochlap. Pokaż mi, jak ty babcie. O,
kocham, babcie, tak! Powiedz, babcia, schłodzić się trzeba. Ale mnie oblał! Och, ty łobuzie! Tam nie jest aż tak od razu dół, mama. Mati wdepnęła w coś niepotrzebne. Mama, ona tak zrobiła. Matysia, to na szczęście wdepnąć. Matysiu, bo wienko to szczęście. Jeszcze. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie idziemy z dziewczynami i babcia też zaraz do nas dołączy. Idziemy do przystanku autobusowego. Jedziemy dzisiaj do miasta, dlatego, a już mamy w ogóle popołudnie, 15? Nie 15, 14. Bo słuchajcie... Do Serocka. Tak, jedziemy do Serocka, bo ja jadę do dentysty, umówiłam się prywatnie. No i muszę troszkę... zadziałać. Zawsze staram się, jak jestem w Polsce, iść do dentysty, wiecie, zrobić sobie jakieś badania, morfologię i tak dalej. No i teraz jest etap dentysty. Także dziewczyny jadą, przejdą się możliwe, że do Pepco. O, czekaj, mama. Może na jakieś lody. No. I tak to będzie wyglądało. No. Także ja się cieszę, bo się ruszymy. Widziałam się z moim kochanym wujkiem chrzestnym, z ciocią, z małym Jasiem przez parę dni, także też super, naprawdę naładowałam akumulatory. Jest parno dzisiaj, wczoraj było przyjemnie, dzisiaj jest bardzo parno. Jestem tak ubrana, słuchajcie, już wam pokazuję. Mam takie spodenki, które z przodu wyglądają jak spódnica, a z tyłu są spodenkami. To też jest bardzo fajne. Ja mam zieloną spódniczkę. Alternatywa na upał, Mati ma spódniczkę, a lila sukieneczkę, gdziekolwiek jest lila. Nie widać lili. Jest lila. Dobra. Kończę, bo nie zdążymy, słuchajcie, na autobus. No i ten domek piękny, co? Ten mi się podoba, drewniany. To jest przystanek, widzę potem. Chodź, ci pokażę. Zobacz. Masz przystanek, zobacz. Jest znaczek autobusu? Jest rozkład? Jest lila na przystanku. Lila mówi, co to za przystanek? Nie ma przystanku. No nie? Jest przystanek. Idzie babcia. Możecie iść po babcie. Ja nie mam siły, bo ja już się zmęczyłam, bo biegłam do ciebie, bo mnie uciekłaś. No i czerwona jesteś już nieźle. Chcesz wody? Tak. No. A ty pisałeś do tej. Cześć. Jak się w autobusie jedzie? W busie w sumie. Fajnie. To też już chodzimy sobie po mieście. Byłyśmy w jakimś tam sklepie. Idziemy teraz do... But. Ale to pokażesz w domu, wiesz? Do zoologicznego przejdziemy się i potem ja idę do dentysty. A potem pójdziemy może na jakieś lody. Lody. Przyszłam, moi kochani, już właśnie od dentysty. Jedna większa dziurka, jedna malusieńka i do obserwacji reszta, także super, udało się, szybko poszło. Od razu się lepiej czuję i idę szukać dziewczynek i babci miały iść gdzieś na lody. Ale nie wiem gdzie. Jestem przy rynku. Bardzo w ogóle fajny dentysta. I polecam wam też, dbajcie o swoje zęby. Nie bójcie się chodzić do dentysty ogólnie. Nie bójcie się chodzić, bo powiem wam, że ludzie się zazwyczaj boją, dzieci czasami, a teraz są już takie znieczulenia. A od zębów różne inne choroby wychodzą, więc o zęby trzeba dbać. Już macham moim, siedzą sobie w ryneczku. Raz, dwa, trzy. Cześć, kochani! Teraz wam będziemy pokazywać wszystkie rzeczy, które kupiliśmy w sklepie, jak byliśmy w Serocku. To Lila, zacznij z tym. Okej.
Mama, Mati kupili nowe buty, bo jej buty się zepsuły. Nie. Nie mówisz jeszcze o butach, okej? Okay? Powiedz tylko o tym. I głośniej. Mama mi kupiła takie te do włosów. One są japońskie i jakby... Takie, że trzymasz i pociągasz. No właśnie. I ja właśnie sobie tutaj zrobili. Lila ma i zielony, i fioletowy wybrała, ale my zrobiliśmy nasz zielony, ja mam tak pod spodem, a Lila tak zrobiła na górze. I okay, na początku to mama sobie kupiła taką bluzkę po prostu. To jest mamy. I to są rzeczy, które mama nam kupiła. To po prostu normalna czarna bluzka z takim ozdobem. I następna rzecz, którą mama nam kupiła, albo mama kupiła, to taką mi bluzkę, bo mi się bardzo podobała. Była też fioletowa, ale wybrałam tą. I wybrałam ją taką oversize. No Jezu. Wybrałam ją taką oversize. I skarpetki! I też dla siebie skarpetki, nie wiem, jakieś wybrałam, mają jakieś kwiatki chyba. Bardzo fajne ogólnie. I pokaż. O, i mama mi kupiła taką butelkę, która ma wszystkie te od jakby Tweety, Looney Tunes, no. I mama mi taką butelkę kupiła, bo mi się bardzo spodobała. I była ta ostatnia, znalazłam ją za jakimiś innymi butelkami, bo ktoś ją chyba schował. Ale znalazłam. Mama uwielbia Tweety i takie rzeczy, no to powiedziała, że ta butelka by była fajna. No to mi dostała. O! I wtedy też kupiła takie gumeczki, bo nie mamy za dużo. I jeszcze z sklepu z butami mama mi kupiła takie... O, takie butki, dlatego że moje się zepsuły, bo mama je umyła i podeszła, zaczęła schodzić. No to mam teraz nowe buciki. Czekaj, jak to się odkłada? Proszę. O. I teraz pokażemy rzeczy, które dostaliśmy od babci i od dziadka. Od babci i od dziadka. To ja zacznę. Ja dostałam taką spódniczkę bardzo fajną. Wybrałam ją dlatego, że przypomina mi o Londynie, nie wiem czemu, ale przypomina mi o Londynie i ja też nie mam dużo takich fajnych spódniczek, no to kupiłam sobie ją. No, babcia i dziadek mi je kupili. Teraz też mojego. Czyli dziadek kupili mi taką bluzkę, bo nie wiem, mieli Powerpuff Girls, spodobali mi się i też mi się spodobało, no to mi kupili. I następna rzecz, to ja wybrałam sobie taką bluzkę z okiem. Po prostu mi się spodobał ten design. I jest fioletowa, to będzie bardzo fajnie wyglądać ogólnie z dużo rzeczy. Z moich ubrań. Z dużo rzeczami. Mówię to dobrze? Nie wiem ogólnie. Ale bardzo mi się spodobała. O, i też kupili mi taką bluzkę z Pink Panther. O, jaka fajna! Bo myśleli, żeby mi pasowali do dużo rzeczy, jest fajna. No. I teraz jeszcze jedna z moich rzeczy, to też wybrałam sobie taką bluzkę po prostu z zieloną, z takimi kwiatkami i mówi Green Meadow. I myślałam, że do tej spódniczki by mi pasowała. Ale ogólnie bardzo fajna. Lila, pokaż twoją rzecz. Ano i babcia i dziadek kupili mi takie fajne spodnie. Takie czaderskie. No, one są bardzo wygodne i duże i mają fajny materiał. I kochani, to było wszystko z naszego holu zakupowego. Jak byliśmy w Serocku i dziękuję za oglądanie tego kawałku filmu.